Simoneczko, cześć, czołem, czeski z tej strony, my gramy dalej w Summer Wild. Prawdopodobnie ostatni etap naszej historii. Dowiemy się być może w końcu, co się stało, dlaczego my się cofnęliśmy w czasie, czy to naprawdę był tylko sen, czy być może... Mogę to wyłączyć? Łapy nam się nie świecą. To na pewno. Czy to był tylko sen? Co? Pieseł? Ty coś tam... Chcesz? A ja bym jeszcze wyjrzał przez okno, albo zamknął okno. Nie? Nie da się? No dobra, jak pieseł... Tam nas prowadzi. A, chcesz żeryć. No dobrze. I coś się zaraz stanie, nie? Niech zgadnę. Chodź. Chodź, pieseł. Ale wtedy też karmiliśmy tego psa, z tego co pamiętam. Tylko, że wtedy nasz... Oho. Czy my się cofnęliśmy w czasie po prostu? A gdzie jest nasza rodzina w ogóle? O Jezu, fajerwerki, dobra. Nieważne. Nic się nie stało. Kochani, nic się nie stało. Ale czy na pewno? Ten nowy rok jest? Halo? Nie myślę, że to koniec. No właśnie. Czekaj. Czekaj. Czemu ja teraz jestem nagle sam? Bez... Halo? Żoneczka? Żoneczka? Synek, gdzie jesteście? O, ty mi tu będziesz zatrzaskiwał drzwi? Nie, ze mną takie numery. O, a to jest właśnie ten ziomeczek w ogóle. Którego dotknęliśmy wcześniej, nie? A nie można go do... A może to można tutaj, czekaj. Cyk, siemaneczko. Nie, ale dobra, czekajcie, bo ja jestem teraz dosłownie w tej samej sytuacji, gdzie byłem na samym początku. Chyba. No właśnie. Nie bardzo. Ale czekaj, bo tutaj teraz jakaś dziura się zrobiła. Czy to jest jakiś sen? Czy to jest rzeczywistość? What is wrong with this place? Czekajcie, a tutaj nie mógłbym tego dotknąć na przykład? Nie. Trudno się mówi. Co to jest to? O. Dobrze, idziemy. Chodź, Stefan, wychodzimy. Gdzie my jesteśmy? Nie bardzo wiem, co tu się stało. Ale mamy tylko tą niebieską moc. Nie mamy tej czerwonej. O. Ratunku!
Czekajcie, bo ja tu chyba... Czy ja tu byłem? Ja tutaj już byłem, tutaj gdzie się raz utopiłem chyba. Nawet. Mam nadzieję, że teraz się utopić nie mogę. Jeżeli to jest sen. Albo mogę, bo już widzę, że... stęka. Dobra, dobra, cicho. Masz. Bierz powietrze. Dobra. Płyniemy dalej. Ale to są lokalizacje, które już my byliśmy. Być może faktycznie teraz w jakimś śnie jesteśmy, czy... Kurde, no trudno mi powiedzieć w tym momencie. Bo pierdyknęliśmy w to ostatnio w te UFO jakieś, czy... A, tu jest ten ziomeczek. Trochę inaczej, nie? On się tutaj... A, patrzcie, bo tam były trzy te... takie... rzeczy? Czy też... jakby to nazwać... istoty? Była ta niebieska, tu był ten czerwony. Ten fioletowy, który nam pomagał w tym kościele. I one mieli właśnie te kapsuły i oni spadli na ziemię? Z czego tych dwóch już nie żyje. Ten niebieski i czerwony po prostu is dead, nie? O, o. O! To tutaj wcześniej na pewno nie mogłem iść. I co ciekawe, my teraz mamy moc zarówno tego niebieskiego i tego czerwonego. I teraz jest pytanie, czy my znaleźliśmy trupa fioletowego też? Który... po prostu będzie... przekaże nam swoją moc, powiedzmy. Ciekawe, co byśmy tą fioletową, nie wiem, strzelać, czy... czy co? Idziemy. Nie wiem. Nie wiem, gdzie my jesteśmy, czy to jest sen, czy to jest środek tej dziwnej struktury, w którą się wbiliśmy. Ale idziemy dalej. Halo? Jest tu kto? Czy... zastałem tutaj Jolkę? Jest, są... ulice? Czekaj, tam jest żonka nasza? Czy no, mi się wydaje? A, nasza rodzinka. Cześć. To tam. Aha. O, nie, nie. To nie jest prawdziwe. O, po prostu... może faktycznie jesteśmy w tym czymś. I to coś chciało, żebyśmy się poddali, żebyśmy sobie usiedli z rodziną. Nie szli dalej. Ale nie ze mną te numery. Idziemy dalej. Nie ze mną te numery. O. Okej. Już straciliśmy też flarę. To to, kulka jakaś.
W ogóle wygląda jak po tych dziwnych rzeczach, jakby to coś żyło, nie? Wiecie, a może tutaj mogę coś... O! Coś się zepsułem. Czy ja mogę stąd wyjść? Ej, czekajcie, patrzcie, bo ten samochód się tworzy teraz z tej materii fioletowej. Ej, czekaj, synek, daj latarkę. Dzięki, rzucił. I on wszedł sobie teraz. To też wszystko iluzją. Tutaj też jakby tu przejdziemy pewnie. Oż, synek, czekaj. O-o. Nie ma tak łatwo ze mną. Nie ze mną takie numery. Coś tak myślałem, że trzeba zatrzymać tutaj te samo. O-o. O Jezus. O-o. Przejechał mnie. Tam. Dobra. Sorki. Synek, czekaj. Nie, ty się nie top. Synek. O-o. Jezus. Chcieli mnie przejechać. Halo, a gdzie ja mam teraz iść? Tutaj? Chyba tak. Ale to jest fajne efekty, to mi się podobają. Dobra, ta gra trochę zyskuje uroku, jak się nią dłużej pogra, bo fajny klimacik jest. Tylko i tak brakuje mi takiego właśnie na początku. Dobra, gdzieś możemy tutaj przejść. Aha. Ja bym w ogóle teraz wyszliśmy gdzieś do środka. O-o. Czy ja tutaj też mogę wejść? Nie. Mogę zlikwidować, ale nie mogę dalej przejść. Fajny klimacik ma ta gra. Nie powiem, że nie. Tylko faktycznie znowuż ta cena, bo my jesteśmy już przy samej końcówce praktycznie tej gry, nie? To i tak twierdzę, że jeżeli chodzi o cenę, to myślę, że no jest za drogo. Chociaż jest ładnie zrobione, nie? To trzeba przyznać na pewno. A może, czekajcie, może... Nie. Ja mogę tu jakoś gdzieś przejść? Średnio. Chyba, że... A, dobra. Nieważne w takim razie. O. Czyżby to była fioletowa moc? A nie, to można po prostu przejść dalej. No dobra, to idziemy w głąb czegoś tajemniczego. Halo? Policja, proszę otworzyć.
No nie, straciłem. No i czy, dlaczego on tak bez sensu wyrzuca te latarnie? Tu znowu jest to kółko. Być może znowu będziemy musieli coś uruchomić w tym kole. O, teraz z tej strony. Dobra. Czy ja mogę tam wejść? Nie, mogę teraz tutaj. Mogę. Przestraszyłem chłopaka. Sorki. Nie ma. Okej. O nie. Czemu się na mnie to światło wzięło? Dobra, lecimy znowu w dół. Ale to chyba nie jest powtarzanie, tylko to jest coś nowego, bo tutaj jakieś boje są teraz. Czekajcie, ja wypłynę? Wypłynę. Zobaczcie, tu są jakieś boje. Tu już w takim miejscu to chyba nie byliśmy. A my moce mamy. Właśnie nie wiem teraz, czy ja mam... A, chyba tutaj będę mógł wyjść na zewnątrz z wody. Dobra, cyk. Elegancko. Idziemy w takim razie dalej. A tu jest jakiś samolot? Statek kosmiczny? Znaczy ten, z tamtego chyba dalszego to nas wyszczelili, tego co pamiętam. A, dobra, to jest ten samolot, którym nas tu przywieźli, co byliśmy tacy ranni i tak dalej. Czekajcie, bo tam ktoś na mnie czeka chyba. Cześć. O. Niebieski i czerwony. I tam pewnie będzie ten fioletowy. A tam, chłopaki? Jak wam się żyje? Albo raczej nie żyje. Nie, to chyba nie jest ten fioletowy, bo ten fiolet... Chociaż kto wie? Tak, to jest ten fioletowy. Ty, a co jeśli to jest nasza żona, ten fioletowy? Ja ma kumple. Się zrobiliśmy. Rozwaliliśmy właśnie coś. Czy to dało nam właśnie do zrozumienia, że my naciskając zarówno niebieski i czerwony możemy rozpitolić te kule? Jeśli tak, to zaraz sprawdzimy. Patrzcie teraz na to. Cyk. Nie. Nie. Nie za bardzo. Ale może... Teraz, o właśnie, jak to wykopiemy. I... Jebut. No. A, my go uwolniliśmy stąd.
Ty czekaj, czekaj, czyli co, ci ludzie są tutaj zamknięci w jakichś komorach w symulacji jakiejś życia, czy coś takiego? To ma już sens. I my swoją mocą teraz możemy ich uwolnić, tak? Z tego co rozumiem. O, jest. Jebut. Mam tę moc, mam tę moc. No, nara. Miłego płynięcia w górę. Dawać mi kolejnego. Let's do it. A to chyba już tego nie widzieliśmy? A może widzieliśmy? Zaraz się przekonamy. Cyk. A, dobra, jeszcze kawałek. Cyk. O. Zrobimy... Czekaj, zrobimy... mu dziurę? A czekajcie, jakbym mógł... go na przykład zatrzymać... tym czerwonym... jakby na to... O! Ciekawe. Mamy, kolejny. Dobra, musiałem go zatrzymać czerwonym impulsem. Chłopak spadł z rowerka. Sorry za rowerek, ale no, musiałem. Kupimy ci nowy. O-o. Nie. Porywają mnie. Obcy. Będą na mnie ten operację wykonywać. No i gdzie? Dokąd teraz? Czy ja tu dziś jestem, czy? A jestem, dobra. A, otwiera się, idziemy. O Jezus Maria. Ja tutaj wejdę? Mam nadzieję, że tak. O, dobra. Cyk. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Chyba w środku tego kubienka, tego obeliksu takiego wystającego. O, i co? I to są wszyscy ludzie, którzy też są tak w środku jak my? Czekajcie, bo ja mogę iść w tą stronę? Nie, nie mogę iść w tą stronę, a w tą? Też nie. Czekaj, 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 bo co ja mogę zrobić? O, mogę się złapać ludźmi. Uff.
Dobra, nie bardzo. Idziemy. Myślałem, że muszę jakiś rytm wygrać, ale najwidoczniej nie do końca. To jest jakiś dom? Kościół? Ktoś tam na mnie czeka? Czyżbym w końcu dotarł do rodziny? Ale ona została porwana. No, trochę dużo abstrakcji tutaj na koniec. Koniec? Serio? Czyli przyjęto, co dał nam drugi los. A jakbyśmy to zniszczyli? Ty, bo tutaj może być kilka zakończeń, nie? Jeszcze to muszę sprawdzić, wiecie? Ja muszę to jeszcze sprawdzić. Zastanawiam się, czy tam na końcu, jak my mieliśmy szansę coś zrobić innego, w sensie jak ten domek wyszedł, to teoretycznie my mogliśmy ten dom jeszcze zniszczyć, nie? Znaczy tak, ja se tutaj myślę, nie? Bo moglibyśmy sobie uruchomić wtedy tą niebieską moc i rozpitolić ten dom. I to jest coś, co ja bym chciał jeszcze sprawdzić, na pewno. A tak ogólnie to gra tak jak, podsumowując tą grę, klimat miała fajny. Może na początku tak jakoś nie przemawiał do mnie, bo na przykład ten chłopak tam był w namiocie, my się w ogóle do niego nie odzywaliśmy, a też były takie lokalizacje takie puste, bez historii żadnej. No, było dużo szans, żeby tą historię gdzieś wpleść w jakimś, nie wiem, przedmiocie, zdjęciu, czymkolwiek, żeby to było jakieś takie bardziej osobowe niż takie bezpłciowe, nie? Ale też, no, ale ogólnie klimat mi się podobał tej gry. Jest jak na to, co dawała nam możliwości, czyli właśnie ten brak tych takich pierdółek niby, ale fajnych, które by nam urozmaiciły historię, rozgrywkę tej gry, to myślę, że to jest bardzo droga gra. I gdyby nie to, że była w Game Passie, to bym nie próbował nawet jej. O, mamy coś. Jeszcze koniec. Koniec. Chyba. Jump ship. Teraz koniec. Tak. A jakbym jeszcze wybrał ten sam ostatni rozdział. O, tutaj. Gdzie to nas zaprowadzi? O. Chyba tutaj właśnie, gdzie nawet chciałem, bo tutaj będziemy mieli możliwość znowuż poskrzeczenia sobie, że tak powiem.
Jestem ciekawy, czy jeszcze mamy możliwość zrobienia innego zakończenia tutaj. To się zaraz przekonamy. Tiriri, dary, dary losu. Mam znowu tutaj te wrota. Ciekawe, czy jestem w stanie zniszczyć ten domek na początku i jakoś powiedzieć im nie. Ja chcę uratować wszystkich ludzi na całym świecie. Gramił rytm. No, zdziwieni, że umiem im odpowiedzieć. Znowu. Nie chcę dawać mi tutaj co innego. No. Co by na to? O, dobra. Nara. Idę na układy. Wybrano ścieżkę przemocy. Okej. Oto inne zakończenie. Nie wiem, czy to dobre zakończenie czasem. Bo tu się tak jakby wojna. Znaczy, kurczę, ani jedno, ani drugie nie jest dobrym zakończeniem, bo w pierwszym żyjemy w sobie po prostu w symulacji, tak? Naszego domu. Że jesteśmy happy niby, że tam wszystko jest fajnie z rodziną. A w drugim jakby rozpętujemy dalszą wojnę pomiędzy obcymi. Nie wiem. Chyba tylko te dwa zakończenia są, mi się wydaje. Tak więc, chyba że jest więcej. Jeszcze się zastanawiam, co by było, jakbym użył niebieskiej mocy, albo tylko czerwonej. Ale chyba już nie będę próbował. No, tak jak wcześniej mówiłem, fajny klimacik gra, jest droga. Troszkę jest niewykorzystanego potencjału opowiadania jakichś pomniejszych historii. I gdyby zostało to wykorzystywane, to też by mogło to wydłużyć też grę, opowiadając jakieś
historie poboczne innych ludzi, nie tylko naszej rodziny, nie? Ale to, no, powiem szczerze, że nasza historia jest i przy jednym zakończeniu, i przy drugim tragiczna. Tak więc dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobała ta króciutka gra klimatyczna. Jak tak, to oczywiście zawsze zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie i do zobaczyska w innych seriach. Nara.